W niedzielę 21 lipca w parafii pod wezwaniem świętego Augustyna w Lipinach odprawiona została uroczysta Eucharystia w intencji księdza proboszcza Bogdana Wieczorka, który zgodnie z dekretem arcybiskupa zakończył posługę w Świętochłowicach. We mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, reprezentanci grup parafialnych, mieszkańcy Świętochłowic związani z lipińską parafią oraz poczty sztandarowe. Podczas nabożeństwa dziękowano za 14 lat posługiwania księdza Bogdana Wieczorka w lipińskiej wspólnocie oraz za jego pracę na rzecz społeczności i zrozumienie ludzkich spraw. Wierni prosili także o błogosławieństwo dla księdza Wieczorka na dalsze lata jego kapłańskiej posługi. Księdzu proboszczowi dziękowano szczególnie za to, że Lipiny, dzielnicę przez wielu zapomnianą, pokochał i traktował jak dom. Że podchodził do mieszkańców jak ojciec do dzieci, rozumiał ich problemy i w miarę możliwości pomagał w ich rozwiązywaniu. Przypominano również działania, jakich podejmował się ksiądz Wieczorek, w tym modernizację ochronki parafialnej, renowację dzwonów kościelnych, remont portalu wejściowego, rekonstrukcję ołtarza, odnowienie witraży czy odrestaurowanie organów. Dziękowano także za działania w sferze duchowej, jak lipińskie wieczory muzyczne, wielkopostne koncerty muzyki poważnej czy roraty dla dorosłych. Ksiądz Wieczorek z nieukrywanym żalem żegnał się z parafią i całą społecznością dzielnicy Lipiny. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że przez 14 lat bycia w Lipinach, posługi w Lipinach, zawsze czułem się jak u siebie w domu. I to jest chyba, myślę, najważniejsze. Lipiny są tylko jedne, nie ma innego miejsca i zawsze pozostaną w świadomości, w sercu jako pewien dom. Zawsze w Lipinach czułem się jak u siebie. Zawsze czułem się tu bardzo dobrze. Nigdy nie było jakoś takiej myśli o zmianie parafii. Teraz przyszedł czas może na zmiany. Myślę, że w tym też jest jakaś wola Boża i idę do Siemianowic. Siemianowice to z pewnością nie będą już Lipiny, bo Lipiny są tylko jedne. Lipiny pozostaną jako taki naprawdę dom. Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach jeszcze byłem z mamą tu, która jest słaba, chora. I za te wszystkie dowody serdeczności, życzliwości, wszystkim wam, to jakimś potwierdzeniem, że to jest mój dom, to jest dzisiejsza wasza obecność. Bo się jakoś nie spodziewałem, że będzie nas tu tylu. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Przede wszystkim też za waszą cierpliwość do Wieczorka, za wasze dobre słowa, którymi często karmiliście, za sympatię, za wszystko po prostu. Szczególnie za takie ludzkie, zwyczajne, proste odruchy, które chyba w życiu są najbardziej potrzebne, żeby budować jakieś relacje i jakąś wspólnotę. Dziękując, oczywiście zapraszam do Siemianowic. Tam są jakieś parki ponoć, można się po tym parku przejść. Można po drodze wstąpić na kawę. Tak powiedziałem, jak się żegnałem w niedzielę, Siemianowice, probostwo zawsze dla wszystkich z Lipin, nie tylko z Lipin, bo przecież no to mówię o Lipinach, ale tu także jest wiele osób, które są spoza Lipin, które przybywają, które były i ich też oczywiście traktuję jako swoich. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Siemianowic. Ksiądz Bogdan Wieczorek kapłańską posługę będzie kontynuował w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich. Życzymy wielu łask na tej nowej drodze.